karetka wartości około 56 tysięcy złotych. Niestety przy tym, kiedy ona płonęła, jeszcze auta, które stały koło niej, nadtopiły te elementy plastikowe, które są w samochodach, w związku z czym jedna z karetek również została nadtopione tylne lampy i zderzak, co będzie trzeba w najbliższym czasie wymienić. W tej chwili już mechanicy z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego szukają takich części u nas z aut, które, że tak powiem, były albo pokolizyjne, albo nie nadawały się już do dalszej eksploatacji. W związku z czym z tych aut przed złomowaniem wymontujemy te elementy, żeby zamontować do tej jednej karetki, która została nadtopiona. No i trzeba będzie zakupić zderzak do jednego i drugiego samochodu osobowego i jeszcze reflektor, i samochody pojadą dalej na Ukrainie, tam gdzie było ich plan dotarcia. Dostałem informację późno w nocy, to było w piątek w godzinach wieczorowo-nocnych. Akcja gaśnicza miała miejsce tam do 23:00 i został zatrzymany w tym czasie właśnie osoba, która jest nam znana właśnie, która się ewentualnie mogła takim czymś parać. No i zbieraliśmy dowód w postaci monitoringów, ewentualnie osoby, które mogłyby cośkolwiek nam podpowiedzieć, więc mieliśmy czas od momentu zatrzymania do dzisiaj. No i w tym momencie z materiałem, którym się nam udało zebrać, poszliśmy do prokuratury, no i czekamy, co dalej prokurator na to. Nie chodziło o pojazd do karetki, nie chodziło o konwój, tylko po prostu to jest taki piroman, amator. Na razie mężczyzna jest zatrzymany, jest w naszej dyspozycji. Jesteśmy w tym momencie w prokuraturze z zarzutami uszkodzenia pojazdów, podpalenia nieużytków oraz zniszczenia przez podpalenie pustostanu.